Witam Państwa bardzo serdecznie. To jest Janusz Ruletuwa, a oto nasi dzisiejsi zawodnicy. Campari 50 ml oraz Amarena 50 ml. Gotujemy. Ach, no tak. Tak. Po pierwsze, patrząc na te butelki, które biorą udział w tym drinku, no mam wrażenie, że jestem w stanie przewidzieć mniej więcej jaki kolor będzie miał ten koktajl, ale bez pośpiechu. Szklanka niska, w której już się pasywnie chłodzi, ale zaraz będzie też aktywnie. Duży sześcian lodu. Buduję bezpośrednio, bo tu nie ma co się bawić. Żadne szklanice do mieszania. 50 Campari. Siup. No i się kurwa oblałem. Również 50 Amareny. No i mieszam. By należycie połączyć i schłodzić tę szeroką paletę składników. No i oto jest. Sprawdźmy, co to Ernest ugotował. Och, już się boję. No i powiem Państwu tak. Na pewno Państwo słyszeli o tym, jak husarzy mieli takie skrzydełka, prawda? I jak husaria jechała konno, to te skrzydełka tak trzepotały. Zanim się jeszcze widziało tą husarię, już się doskonale słyszało, bo oprócz regularnego huku koni i ich kopyt, to jeszcze te skrzydełka. Ja tu coś podobnego czuję. To znaczy, że jeszcze się nie napiłem, ale już po zapachu tej amaryny wiem, co zmierza w moją stronę. Jest agresywny, agresywny zapach ma ta amaryna, na pewno. Koftuję. O kurwa. Doskonałe. O kurwa, co ja się napiłem teraz? Pierdolę, co to jest? Państwo myśleli, że Ernestowi zmiękła rura po tych ostatnich koktajlach. Nie, nie! Jezus Maria! Jako, że w aromacie wygrywa amaryna, to jednak w końcu trafiła kosa na kamień i trafiła amaryna na coś, co ma jeszcze bardziej intensywny smak, czyli Campari. No i tak, przede wszystkim gorzkie, chyba najbardziej gorzki koktajl, jaki piłem w życiu. Dobry Boże, to nie jest koktajl, to jest zamach na moją osobę. Nie mogę nawet powiedzieć o tej amarynie, ja jej nie czuję, a czuję tylko... Czuję to, pierdolone Campari, po prostu to jest jakby się piło samo Campari. To jest szok, że takiego zawodnika jak Amarenę ktoś potrafił położyć na łopatki. No ale w takich równych częściach to nie ma. No nawet potężna Amarena ugięła kolana przed potężniejszym Campari. Moja końcowa opinia o tym koktajlu, 1 na 10. Jest on literalnie zabroniony przez konwencję genewską, a nazwę go Camarena. Na razie to tyle. Dziękuję za uwagę oraz zapraszam ponownie. Ja myślę... O pierdolę. Kurwa, picie tego dosłownie boli. No przecież to jest niemożliwe, co tam się dzieje. To jest... Kurwa, czuję się jakby mnie otruto. Ja pierdolę.